zdecydowanie, może za chwilę szansa. Bartłomiej Nawrat fantastycznie teraz zachował się między słupkami rekordu. Oj, teraz dużo tych rykoszetów nie ma. Bramki, gol! 1-0! Gustavo otwiera wynik tego spotkania. Zobaczmy. Paweł Budniak zostawia Popławskiemu. Popławski będzie strzelał, ależ gol! Chyba jeszcze tam był rykoszet, ale Artur Popławski w 5 minucie doprowadza do wyrównania. Rekordziści ustawiali sobie fragment gry i myślę, że Artur w ostatnim momencie zdecydował się na strzał. Do dyspozycji szeroki skład, zdecydował się nie skorzystać z usług Soleckiego, ale podobno w tym tygodniu był już w gazie, a w gazie jest rekord i Michał Kubik, który wyprowadza mistrzów Polski na prowadzenie 2-1. Piękny strzał. Panie trenerze, jak pokazało dzisiejsze spotkanie, warto spędzać kilkadziesiąt godzin miesięcznie nad pracą nad stałymi fragmentami gry. To w dużej mierze one dzisiaj zadecydowały o tym, że wywozimy z Gliwic 3 punkty. No tak, my zawsze dużo czasu poświęcamy stałym fragmentom gry. Cieszymy się z 3 punktów. Podbiliśmy twierdzę Gliwice i czekamy na kolejne mecze. No, było widać po drużynie trudy ostatniego meczu u siebie. Tam byliśmy mocno zmotywowani, mocno skoncentrowani, dużo zdrowia żeśmy zostawili. Dzisiaj to ta drużyna nie zagrała na swoim poziomie, ale wywozimy 3 punkty. Na pewno były momenty, gdzie mogliśmy ten mecz zamknąć. Były momenty słabsze. Piast grał dzisiaj też niezły futsal, więc trzeba te punkty cenić. Rodrigo Dasajewa, jest szansa! I co? Piłka w bramce, Browiec, lepszy od Świetna kolejna akcja. Dasajewa tym razem zmylony tylko lekko Aleks Wiana, ale nie podejmował pojedynku Dasajew do końca, tylko zobaczył, że z pomocą Aleksowi ruszył Janik Olbert. Pomysłem, kluczem na wygraną z Konstraktem Lubawem było niewątpliwie wyłączenie Pedrinho. Dzisiaj na pewno to samo dotyczyło Dasajewa. To samo dotyczyło Dasajewa, niestety dzisiaj nie do końca żeśmy to zrobili, co chcieliśmy. Dasajew dzisiaj pokazał fajną formę, a my nie byliśmy w stanie go na tyle atakować, żeby nie mógł robić różnicy. Więc jest nad czym pracować. No, następnym razem, jak się z nimi spotkamy, myślę, że tyle krwi nam nie napsuje. Nie było jeszcze meczu w tym sezonie, żeby mógł pan zagrać w optymalnym składzie swoją drużyną. No, w środę mamy zaległe spotkanie z Gattą z Duńska Wola i również już wiemy, że nie zagra w nim chociażby Kamil Surmiak. No tak, no musimy sobie radzić w tych trudnych sytuacjach. No, brakuje naszego Honzy Janowskiego. Wiemy, że on daje nam dużą jakość, no ale cała reszta gdzieś daje radę. Jestem zadowolony z postawy zespołu. Wiemy, że każdy chce z nami wygrać, każdy chce udowodnić rekordowi, że można. Na razie odpieramy te ataki naszej ligi. Wie pan, z kim możemy zagrać w Lidze Mistrzów? No wiem, że jest tam Gruzja, Walia lub Izrael, z tego co słyszałem, chyba że się mylę. No, przeciwnicy na pewno mogli być słabsi, mogli mocniejsi, chyba nie. Francuzi jedynie mogliby gdzieś tam wskoczyć do tej grupy, to wtedy byśmy się mogli bardziej martwić. No, to jest taki zespół, że może powalczyć z każdym, więc nie boimy się nikogo i czekamy na losowanie. Odepnięty. Dobra, nic się nie dzieje! Artur, gratulacje, kolejne 3 punkty, dobry mecz. Dobry przede wszystkim dla kibiców, którzy mogli oglądać transmisję w internecie, tutaj niestety nie. Ale trzeba też oddać, że Piast się postawił, Piast grał bardzo dobre zawody. Tak, widać tutaj rękę trenera, mają niezłych zawodników, ta mieszanka też zagraniczna, fajnie grają w futsal. Ale my patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. Tydzień czasu, 2 ciężkie mecze, 2 pretendentów do Mistrzostwa Polski, czyli Konstrakt Lubawa i Piast Gliwice. No my ogromnie się cieszymy, że wygraliśmy, pokazaliśmy, jak na mistrza przystało, swoją moc. Wygraliśmy 2 mecze, ale to są dla nas kolejne mecze i w środę już gramy z Gattą z Duńska Wola i nie będzie żadnego świętowania, tylko przygotujemy się do tego właśnie meczu. Zostawiony Surmiak, piłka w bramce, świetnie to zrobili rekordziści, spóźnieni gracze Piasta, jeszcze próbował interweniować Widuch, ale nie zdołał zatrzymać z Kamila Surmiaka, który wyprowadza rekord na 3-2. No kapitalnie to zrobił, przyjęcie i uderzenie, też nie przestraszył się Michała Widucha. Mecz przebiegał falami, okres gry naprawdę bardzo dobrej z naszej strony, za chwilę przeważał i tworzył kolejne sytuacje Piast. Z czego to wynika? No zgadza się, no nie da się grać przez 40 minut, jeżeli dwie drużyny są fajnie poukładane futsalowo i jedne z lepszych w Polsce, żeby cały czas 40 minut jedna drużyna atakowała. Myślę, że tam z przewagi tak właśnie zasłużyliśmy na to jednobramkowe zwycięstwo. Piast miał też swoje sytuacje, ale my tak samo mieliśmy i myślę, że zasłużony wynik. Czekał na ten błąd. Tam świetnie teraz wyszedł jak klasyczny stoper. Pędza się Dasajew, Solecki! Kontra, Nawrat górą, bramkarz rekordu, ale to była bardzo świetnie rozprowadzona.